Tak jest, a więc dzisiaj zobaczymy brązowe medale wręczane ekipie BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie ma być jeszcze lepiej. No, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, tak? No, Mistrzostwo Świata po raz kolejny użyję cały czas już rąk tych stwierdzeń, pomimo tych wszystkich problemów, które były przez cały sezon i tak dalej. Zrobiliśmy to, mamy brązowy medal. Teraz jesteśmy brązowym medalistą tej ligi, więc naprawdę i tylko fajnie, żeby utrzymać taki poziom z naszej strony i chcieć jeszcze więcej. Na 3 punkty. Zrobić coś z niczego. Straciła piłkę Stal. Wow! Jaka czapa Gardnera dla drużyny Ostrowskiej. Ale szaleństwo! Johnson! I think that the most important is that we have succeeded to create a team. And we can rightfully call ourselves a team. Guys, energy! The guys complement each other and they are supporting each other. They got each other's back. And I think that that's the main thing that will hold us in this place. Yeah, I believe so. We have a very deep roster. We have a lot of players we can play, and I believe that we are ready. We worked hard, man. We worked hard. You know, our strong points is just being a team. You know, sharing the ball, helping one another. You know, not pointing fingers at each other. And everybody listening to what everybody has to say on the court, and everybody believing in each other and believing in the coaches. So, you know, that's the strongest point for our team. I guess Adam Lapeta, 2m17, 130 kilos. I think he is the strongest. Maybe Szymon Lukaszek, he's also strong, but those two guys are the strongest in our team, for sure. No nie masz oszczędzania tutaj w tym momencie, nie ma kalkulacji, czy się gra 2-3 minuty, czy bardzo długo, to trzeba zrobić wszystko, żeby dać z siebie jak najwięcej dla zespołu. Świetny ruch, jest Łapeta i jego punkty. Mocna zasłona, jest Łapeta, ależ gość, ależ akcja. Zawinił, ależ uratował tę piłkę i trafia. Po raz kolejny, to jest nie ma żadnej łapy. Ale i Kostrzewski. Sure I do. You know, I'm very looking forward to these games, and for sure it's very exciting. You know, to be part of this team and to be part of the playoffs and fighting for something. To co było, to już w tej chwili jest przeszłość. Także myślę, że za bardzo nie ma już co wracać, bo teraz jakby zaczynamy nowy rozdział i to naprawdę tak naprawdę będzie zwieńczeniem dopiero całego tego sezonu, który został rozegrany. Także tamto niestety, mimo że było takie piękne i super, w szczególności ta druga runda, zostawiamy już na boku, a teraz zaczyna się prawdziwa koszykówka.